Buduk Jazz Festival odbył się w sobotę w Suwałkach. To powrót imprezy jazz na Buduku, która odbywała się w latach 2003-2015 w gajówce Buduk koło Frącek. Tym razem w nowej lokalizacji ośrodku narciarskim Dąbrówka. Po raz kolejny na widowni zasiadł Bronisław Komorowski, były prezydent RP, wraz z małżonką Anną, którzy przed laty wielokrotnie gościli na jazzowej imprezie. Włączyli się także w organizację wydarzenia. No tak jak całe moje pokolenie, bo dla nas jazz to jednak była muzyka wolności i takiej pewnej swobody, powiewu świata zachodniego. I pozostał sentyment i pozostała potrzeba także jazzowania. My na Suwalczyźnie już od przeszło 20 lat mamy swoje miejsca, przy tym przyjeżdżaliśmy do przyjaciół, więc czujemy się tutaj bardzo związani, a ponieważ Buduk był blisko nas, więc za każdym razem jak byliśmy w czasie, kiedy na Buduk jazz się grano, no to z przyjemnością przychodziliśmy do tego urokliwego miejsca, tak nieoczywistego, ale tak bajecznego, że no zakochaliśmy się w tym Buduku. Organizatorem wydarzenia od początku jest Tadeusz Wilczyński, który nie kryje zadowolenia z tego, że festiwal jazzowy udało się reaktywować. W tym celu powołana została Fundacja Buduk, na czele której stanął Wojciech Milewski. Jest pojęcie spiritus movens, takiego ducha, i tym duchem jest bez wątpienia Wojtek Milewski, aktualnie prezes. Tak, proszę Państwa, prezes fundacji, założył fundację i powiedział, nie, no musimy zrobić Buduka. Emil Bayer, znacie być może Państwo człowieka, powiedział, Tadeusz, słuchaj, tak nie może być, jak to bez Buduka? No i jest. Wróciliśmy z ideą jazzu na Buduku z uwagi na zmianę miejsca, nazywa się to Buduk Jazz Festival, natomiast charakter, atmosfera, skala jest absolutnie ta sama, którą tworzyliśmy do 2015 roku. To jest fenomenalna odpowiedź na naszą propozycję wznowienia tego pomysłu grania w najpiękniejszym otoczeniu natury, jakie może nam się tu przydarzyć. Na scenie w Dąbrówce wystąpiła Dorota Miśkiewicz, Paweł Tomaszewski, Kiss to Drums i ukraiński zespół Kinwa. Fantastyczne, no ta publiczność to jest świetna, myśmy się nie spodziewali, szczerze mówiąc, że to będzie taka publiczność, że oni tak reagują, że w ogóle, no super, no to jest piękna sprawa. Po raz kolejny tak naprawdę okazuje się, że wystarczy kilkoro ludzi z fajną inicjatywą, no i z samozaparciem oczywiście dużym, i pracowitych, i takich, którym się chce, w mniejszych jakichś ośrodkach, takich niż tam największe polskie miasta, i nagle boom, odpala i no myśmy nie mieli w Warszawie na koncercie w życiu tyle ludzi, to tu. Ludzie przyszli konkretnie na te koncerty, konkretnie chcą zobaczyć tych artystów, ta publiczność jest bardzo wdzięczna, że my gramy dla nich, no chcą tego słuchać, więc to jest kompletnie inne granie i wielka, naprawdę wielka radość i wielka przyjemność, że możemy tak wystąpić na takiej scenie, w wspaniałym miejscu. No to jest w ogóle cudownie, jest atmosfera
taka rodzinna, sprzyjająca temu, żeby właśnie jazz oswajać, żeby przyjść ze znajomymi, posiedzieć sobie w pięknych okolicznościach przyrody, w pięknym miejscu i z piękną muzyką. Bardzo mi się to podoba. W Suwałkach jeszcze nie, ale dużo graliśmy w Polsce i wcześniej, no już przez, mówię, już nie wiem, przez ostatnie 15 lat jeździliśmy grać z koncertami, ale tutaj pierwszy raz. Wrócicie? O, mam nadzieję, tak, bo jest super. Mam nadzieję, że wrócimy. No. Sponsorem wydarzenia była firma Grycan Lody od Pokoleń, polska marka założona przez Elżbietę i Zbigniewa Grycanów. Bardzo lubimy muzykę. A ponieważ tutejsza społeczność, jakoś tak pomyśleliśmy sobie, że trzeba czasami wspierać lokalne inicjatywy. Bardzo nam się spodobała ta inicjatywa. I tak się jakoś złożyło, że staliśmy się sponsorem. Teraz usłyszałam, że to była dosyć ważna decyzja dla organizatorów, że to przeważyło, że tak powiem, żeby zorganizować ten koncert, więc tym bardziej bardzo się cieszymy. Muzyka w każdej postaci dla nas jest ważna. Patronem medialnym wydarzenia było Radio 5.